Rozwiążemy sobie teraz takie bardzo fajne i bardzo pouczające zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Dla niektórych z Was na pewno wynik, który otrzymamy, okaże się zaskakujący. Dla mnie przynajmniej był, jak to pierwszy raz zrobiłem. Więc zadanie jest takie: w pokoju jest 30 osób. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że są wśród nich co najmniej dwie osoby, które mają urodziny tego samego dnia? Obliczenie tego może wydawać się dosyć skomplikowane, no i na pewno byłoby skomplikowane, gdybyśmy liczyli to, Wprost, czyli na przykład rozważali wszystkie przypadki, no bo co najmniej dwie osoby, znaczy, że mogą być dwie osoby, co mają urodziny tego samego dnia, mogą być trzy, mogą być cztery, mogą być dwie takie pary, każda para może mieć urodziny innego dnia, ale w ramach pary urodziny tego samego dnia może być para, trójka i tak dalej. Jest bardzo wiele różnych możliwości, i wszystkie te możliwości musielibyśmy pracowicie po kolei uwzględniać. No ale. Jest dużo prostszy sposób rozwiązania tego zadania, i to jest częsty trik, częsty sposób, który uprasza rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa, który polega na tym, żeby obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. To może ja zrobię taką ilustrację tutaj, żeby wyjaśnić lepiej, o co mi chodzi. Powiedzmy, że to jest przestrzeń wszystkich, wszystkich możliwych zdarzeń, wszystkich możliwych wyników, no i jakaś część tej przestrzeni to odpowiada. Temu zdarzeniu, tej sytuacji opisanej tutaj na żółto w treści zadania. Czyli to jest prawdopodobieństwo tego, że są przynajmniej dwie osoby, które mają wspólne urodziny. To nazwiemy to PO2. No i co to jest ta reszta tutaj, którą zakreskuję teraz innym kolorem? No to jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że wszystkie osoby mają urodziny w różne dni czyli R. To napiszę, że R to, to jest różne. Czyli, że urodziny, wszystkie osoby mają urodziny w różne dni. Czyli żaden dzień się nie powtarza. Tak? A W to jest, W to oznacza, że jest co najmniej jedna para, która ma wspólne urodziny. Wspólne. No dobrze. No i teraz tak. Cała nasza przestrzeń, zbiór wszystkich zdarzeń. To ma pole 1, czy jak to woli, 100%. Powiedzmy. No ale teraz te zdarzenia, które tutaj opisałem, że istnieje co najmniej jedna para, która ma wspólne urodziny, oraz taka sytuacja, że wszystkie osoby mają urodziny w różne dni, to już wyczerpuje wszystkie możliwości. Nie ma żadnej innej możliwości oprócz tych dwóch. Czyli te dwa prawdopodobieństwa muszą się dodawać do jedynki, czy do 100%, czyli PO2 dodać p od r daje w sumie 1 czy 100%. No i mogę tę zależność wykorzystać do tego, żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, o które nas pytają w zadaniu, ale innym sposobem, mianowicie licząc to w ten sposób, nie bezpośrednio, tylko licząc z tego, korzystając z tego wzoru, że p od w to jest równe 1, odjąć p od r. No, bo one w sumie dają jeden, tak? Czyli jeżeli obliczę to prawdopodobieństwo, to automatycznie odejmując od jedynki dostanę to prawdopodobieństwo. No więc obliczmy teraz w takim razie, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wszystkie osoby, które są w pokoju mają urodziny w różne dni. I okaże się, że to jest obliczyć stosunkowo łatwo. Zrobimy sobie trochę miejsca. dobrze. No to zacznijmy może od, od prostszego przypadku. Powiedzmy, że mamy dwie osoby. Mam dwie osoby. No i teraz liczę nasze prawdopodobieństwo. Jest jedna osoba, jest druga osoba. Teraz na ile sposobów ja mogę przydzielić tym osobom urodziny? Ile wszystkich możliwych sposobów? No jest 365 dla pierwszej osoby, no i razy 365 możliwości dla drugiej osoby. Na uproszczenia tutaj zapominamy o latach przestępnych, bo to by trochę skomplikowało, a nie, nie wpłynęłoby istotnie na wynik. Czyli powiedzmy, że mamy po prostu 365 dni do wyboru na urodziny. No dobrze. To będzie mianownik naszego ułamka, no bo jak zwykle prawdopodobieństwo to jest stosunek wszystkich możliwości do, tych, do liczby tych, które nam sprzyjają. No to teraz, na ile sposobów ja mogę przydzielić urodziny dwóm osobom, tak, żeby te urodziny wypadały w różne dni? No to pierwszej osobie. To mogę dowolnie wybrać, 365. No ale jak już ta osoba ma urodziny przydzielone, to dla tej drugiej osoby zostają już tylko 364 możliwości. Czyli to prawdopodobieństwo dla dwóch osób będzie równe dokładnie tyle, co tutaj napisałem. Może napiszę to jeszcze raz, że to jest 365 razy 364, dzielone przez liczbę wszystkich możliwych przypadków, czyli 365 do potęgi drugiej, bo mamy dwie osoby. No dobrze, jakbyśmy mieli trzy osoby. Powiedzmy, że mamy trzy osoby. No to jak to wtedy by było? No znowu mamy jedną osobę, drugą i trzecią. Więc w mianowniku będziemy mieli, tak, dla pierwszej osoby 365 możliwości, dla drugiej osoby 365 możliwości, dla trzeciej osoby 365 możliwości. No i to wyczerpuje wszystkie możliwości. A teraz, ile jest takich sposobów przydzielania urodzin, w których te dni się nie powtarzają? No to znowu, pierwsza osoba ma pełną dowolność, 365 do wyboru. No to dla drugiej zostają już tylko 364, skoro mają się nie powtarzać. No a dla trzeciej zostaną 363. Czyli to będzie tak, 365 do trzeciej w mianowniku. No a w liczniku 365 razy 364 razy 363. I myślę, że zaczynacie już dostrzegać, jak to będzie się wyglądać, jak to będzie się zmieniać, jak będziemy dodawać kolejne osoby. Jak dodamy czwartą osobę, no to licznik będziemy musieli pomnożyć przez 362, a mianownik przez 365 i tak dalej. No więc widać, jak to będzie wyglądało, jak będziemy mieli te nasze 30 osób. 30 osób. W sytuacji, kiedy mamy 30 osób, no to będziemy mieli tak. 365 w liczniku razy. 364 razy i tak dalej, musimy tutaj zmniejszać o 1. 30 razy, tak? 30 liczb. No to dokąd dojdziemy? No jak będziemy odejmować 1 cały czas, to dojdziemy aż do 336. Dzielone przez 365 do potęgi 30. W mianowniku. No, mamy 30 osób. Tutaj mamy też 30 liczb pomnożonych przez siebie w liczniku. No i w zasadzie mógłbym już wyciągnąć teraz kalkulator i obliczyć to prawdopodobieństwo. Tylko, że nie chce mi się wklepywać z iloczynu 30 liczb po kolei. Więc spróbujemy to zapisać trochę w takiej bardziej zwartej postaci, która będzie wygodniejsza, żeby wpisać ją do kalkulatora. No i zrobimy to z wykorzystaniem symbolu silni. No, bo jak widzicie, tutaj mamy iloczyny takich kolejnych liczb. No to, to na pewno Wam się z silniami już kojarzy, więc spróbujemy zapisać to za pomocą silni. Tak, żeby jak już mamy w kalkulatorze przycisk z wykrzyknikiem, który oznacza silnie, no to, żeby będziemy mogli go użyć i obliczyć to szybciej. No to może cofnijmy się do tego pierwszego przypadku. Kiedy mieliśmy dwie osoby. Co to jest 365 silnia? No to jest 365 razy 364, razy 363 i tak dalej, aż do jedynki. No ale my chcemy mieć tylko te dwa pierwsze tutaj. No to co musimy zrobić? Musimy to podzielić. Musimy to podzielić przez 363, razy i tak dalej, aż do jedynki. Czyli tak, żeby to się skróciło. Czyli musimy podzielić przez 363, 3 silnia. A co to jest 363 silnia? To jest 365, może napiszę to w takiej postaci, dzielone przez 365 odjąć 2 silnia. Tak, to jest coś takiego. I to jest to, co tutaj napisałem. To jest dokładnie licznik tego ułamka tutaj. To jest dokładnie równe temu. Dobrze. No, a jak będzie tutaj w tym przypadku, kiedy mamy 3 osoby? No to będzie bardzo podobnie, no bo to znowu będzie 365 silnia dzielone przez 365 odjąć 3 silnia. Sprawdźmy, czy się zgadza. No to będzie. 365 razy 364, razy 363, razy 362, razy i tak dalej, aż do jedynki, dzielone przez 365 odjąć 3 to jest 362, czyli to się zacznie od 362 i po kolei aż do jedynki będą kolejne liczby. Czyli Rzeczy rzeczywiście to się skróci i zostaną tylko te 3, które były tutaj napisane. Więc widać, że to, że to działa, że można ten ułamek zapisać za pomocą silni. Więc tak samo zrobimy to w przypadku tych 30 osób. Napiszemy, że to się równa. 365 silnia dzielone przez 365 odjąć 30, bo tym razem mamy 30 osób. Silnia. No i jeszcze w mianowniku mamy 365 do potęgi 30. No i to jest to nasze szukane prawdopodobieństwo. P od R, o które nas pytali w tym zadaniu. No to możemy teraz za pomocą kalkulatora to obliczyć, ile to będzie. 365 silnia. No i zobaczcie, że to jest ogromna liczba, to jest rzędu 10 do 778 potęgi. Większość kalkulatorów to sobie z takimi liczbami nie radzi, no ale ten akurat sobie radzi. Dzielimy to przez 365 odjąć 30 to jest 335. Silnia, no i jeszcze musimy podzielić przez 365 do potęgi 30. No i dostajemy wynik. No, bardzo długi. Powiedzmy, że sobie to zaokrąglimy do czterech pierwszych cyfr znaczących, czyli to będzie 0,2937, czyli to się równa 0,2937, czyli p od r. Jest równe tyle. Jak ktoś woli procenty, to można napisać, że to jest 29,37%. No a przypominamy sobie teraz, że nasze szukane prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że będą co najmniej dwie osoby, które mają wspólne urodziny, to jest dokładnie 1 odjąć P od R no to to ja mogę nawet w pamięci obliczyć, ile to będzie. No bo jak od 100%, czy, czy jak od jedynki odejmę to, czy jak od 100% odejmę to, no to zostanie mi 70,63%. Takie jest prawdopodobieństwo tego, że co najmniej dwie osoby będą miały urodziny tego samego dnia. No więc widzicie, że jest to dosyć zaskakujący wynik. No bo wystarczy, że mamy 30 osób, a prawdopodobieństwo tego, że co najmniej dwie osoby będą miały urodziny tego samego dnia jest bardzo duże, bo ono wynosi ponad 70%. Nie wiem jak was, ale mnie ten wynik za pierwszym razem zaskoczył. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.